Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałem przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiórkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wnioskodawcy, tak jak poseł sprawozdawca tu przedstawił, proponują, aby można było prowadzić zbiórkę w celu zdrowotnym lub społeczno-opiekuńczym przez osobę najbliższą dla osoby potrzebującej bez nawet zezwolenia. To zezwolenie mogłoby być zatwierdzone czy też przyznane na dowolnym etapie akcji zbierania środków, zarówno przed zbiórką, w trakcie zbiórki, jak również po wykonaniu tych czynności, które sprowadzają się do zebrania odpowiednich środków. I znowu muszę powiedzieć, że sama intencja jest na pewno, zresztą ta przesłanka, o której pan poseł sprawozdawca mówił, jest no takim elementem, który wydawałoby się powinien być bardzo dobrze przyjęty. Zresztą trudno inaczej to przyjąć, bo jest to wnioskodawcy kierują się właśnie takimi dobrymi intencjami szlachetnymi. Niemniej jednak no, nasuwa to cały szereg takich wątpliwości. Tu pan poseł sprawozdawca, podając przykład tej osoby, babci, która zbierała na chorego wnuczka czy wnuczkę cierpiącego na autyzm, że nie miała świadomości, że trzeba uzyskać zezwolenie. I pewnie tak, na pewno organy ścigania, czy to policja, czy inne, powinny uwzględnić taki element, że w sytuacjach, kiedy osoba rzeczywiście nie mogła nie mieć takiej świadomości, należy potraktować odpowiednio łagodniej. Ale panie pośle, no jest taka rzecz, że niestety inni będą mieli świadomość, że mogą wykorzystywać taką sytuację, a tych innych, tych nieuczciwych może być znacznie więcej. Trzeba się spodziewać, że jeśli tylko otworzymy taką furtkę, to niewątpliwie taka sytuacja będzie, no, podejrzewam, nagminna. Tak, zaufanie trzeba mieć, niemniej jednak no, prawo jest po to, pan jako wybitny prawnik doskonale wie, że gdybyśmy mieli zaufanie do wszystkich, nie trzeba by również różnych kodeksów tworzyć i później egzekwować. A więc są tacy, którzy to zaufanie niestety nadużywają i w związku z tym musimy to prawo tworzyć. Ustawa, która dzisiaj obowiązuje, no właściwie dosyć swobodna, bo ona daje możliwość nie tylko stowarzyszeniom i organizacjom posiadającym osobowość prawną, ale także komitetom organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. A więc nawet nie precyzuje, co to znaczy ten komitet, prawda? Wystarczy to odpowiednio zgłosić, uzyskać takie zezwolenie i nie ma żadnych przeszkód, żeby to robić. Obawa jest rzeczywiście taka, bardzo poważna, która również skłoniła mój klub do tego, żeby zgłosić jednak wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu, że to otwiera furtkę, która będzie, można powiedzieć, z pełnym przekonaniem, będzie zdecydowanie nadużywana. Dzisiaj wiemy, że czy to w różnych miejscach, czy pod kościołem, czy na różnych imprezach schodzą ludzie do puszek, zbierają, no na ogół, jeśli ktoś z nas daje, to pewno nie zawsze sprawdza, czy to zezwolenie jest, chociaż niektórzy się legitymują. Ale jeśli otworzymy furtkę, to na pewno będziemy mieć takich dużo, tym bardziej, że no właściwie nie ma możliwości tak na bieżąco zweryfikowania, bo jeśli nawet ktoś stwierdzi, że nie ma tego zezwolenia, no to potem idzie do organu, który jest uprawniony do wydania i organ może wydać. Wtedy można również różne rzeczy przygotowywać, kombinować. I jeszcze jeden element, który skłania do tego, żeby ten wniosek zgłosić, jest taki. W jaki sposób ten organ, który powinien wydać, czy też jest uprawniony do wydania takiego zezwolenia, ma monitorować, czy on będzie prowadził jakiś monitoring, kto zbiera, gdzie zbiera, na co zbiera, bo tak naprawdę przez ten zapis oddaje, niejako nakładamy obowiązek na ten organ, żeby to ten organ był tym, który będzie sprawdzał, monitorował,
czy te zbiórki są prowadzone legalnie, czy nielegalnie. Z tego powodu, tak jak powiedziałem, zgłaszam wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Dziękuję.